Vlogmas, dzień 16. Kochani, witam Was we Vlogmasie dniu 16. Coraz mniej dni do Wigilii i coraz mniej dni nagrywania. Więc już tuż kończymy Vlogmas. A oczywiście, jak co rano, otwieramy kalendarz adwentowy. Tutaj Wigilii chce mi pomóc. Także zobaczymy, co tam jest. Smacznego. A, Nutella Biredi. O, bardzo lubię. I tak jak Wam pokazywałam, mamy śnieg, a wczoraj dodawałam zdjęcie na Instagram stare, takie ze śniegiem i pytałam, gdzie ten śnieg, a tu proszę. Będę tęskniła chyba za tym codziennym nagrywaniem i jestem z siebie mega dumna, że dałam radę już tyle dni codziennie nagrywać. Naprawdę szok. I wiecie, co Wam powiem, już się nie mogę doczekać tych przygotowań do świąt, tego pieczenia, gotowania, nawet sprzątania i wszystkiego, już się naprawdę nie mogę doczekać. Ale to już naprawdę niedługo. Zobaczcie, jakie piękne body moja mama kupiła. Koleżanki, córka urodziła synka i ostatnio właśnie kupowała prezent i kupiła takie body, naprawdę ekstra. A drugie takie szare, zaraz Wam pokażę. To chyba z drugiej strony. O, coś takiego. Mega, po prostu mega. Miałam ją przebrać z piżamki i wiecie co, poszła mi spać i spała półtorej godziny. Więc muszę ją przebrać teraz, tak? Przebieramy Cię, Lalunia? Lalunie, zbieramy? Skoro Ewelina chce, żebym była gruba, to się skuszę i zjem sobie do herbatki tą Nutellę Biredi. Więc idę robić herbatkę. My się teraz pakujemy i będziemy wracać do domu, ale najpierw zawieziemy Lilkę i rzeczy, a później pojedziemy na zakupy i wracamy dopiero po Wiki. Więc myślę, że odezwę się do Was już w domu. I jesteśmy już w domku, wróciliśmy, byliśmy jeszcze właśnie tak jak mówiłam Wam wcześniej na zakupach i przyjechaliśmy już z Niunią. Co będziemy robić? Może jakiś film Ci obejrzymy? Nie zwracajcie uwagi na moją fryzurę, to taka prowizorka. No, także może jakiś filmik świąteczny? Zobaczymy, zobaczymy. I pora nadrobić kalendarze adwentowe z czekoladkami. Na pewno dzisiaj jest 16. Otwieramy 16. Jak widzicie, zdjęłam paznokcie, ale zrobię sobie dopiero przed świętami. I 15. Pokażę Wam od razu prezent 17 z kalendarza. Powiem Wam, że to jest tak leciutkie, jakby to było puste. Więc nie mam pojęcia, co to może być. Obstawiam, że są to jakieś gumki do włosów może? Tak, strzelam na gumki do włosów. Miałam wielkiego smaka na mandarynki, a w Biedronce były naprawdę ładne, takie duże, więc mam nadzieję, że będą dobre. Zabieram się za szukanie jakiegoś fajnego, świątecznego filmu i powiem Wam, że nie mam pojęcia, co będziemy oglądać, więc jeśli macie jakieś swoje ulubione, świąteczne filmy, to piszcie na dole, chętnie z Waszych propozycji skorzystamy. Ostatnio Wam mówiłam, że mam strasznie suche miejsca tutaj koło nosa i mam to rok w rok, kiedy zaczynają grzać. I wiecie, czym to wyleczyłam? Kremem Victorii z Nivei. Krem na każdą pogodę. On jest mega tłusty, bo nie ma w składzie wody. I powiem Wam, że ja go użyłam tylko raz. Myślę, że jakbym go dłużej stosowała, to moja cera by tego nie zniosła. Ale tak raz na jakiś czas, naprawdę fajne. Jeśli macie problem z suchą cerą, to myślę, że mogę Wam go polecić, naprawdę. Okej, powiem Wam, że idę już zmywać makijaż. Idę pod prysznic i włączamy jakiś film. Także widzimy się już jutro. Pa, pa! Vlogmas, dzień 17. U nas dzisiaj na śniadanie obiad pruski śląskie z sosem i z kurczaczkiem, więc ja się zabieram do robienia. Stwierdziłam, że otworzymy 17 i powiem Wam, że strasznie będzie mi brakowało otwierania kalendarza, ale niestety już tylko kilka okienek zostało.
Także otwieramy. Otwieramy, otwieramy. Co to jest? O, jakie piękne podstawki pod szklaneczki. Świetne. Widzę, że sama chciałam sobie takie kupić. I gotowe. Możecie życzyć mi smacznego. Pokazuję Wam się teraz z twarzą. I pewnie się zastanawiacie, dlaczego są dwa vlogi razem połączone. Ale niestety, najfajniejsze materiały mi się wczoraj pousuwały, nie wiem jakim cudem. Więc muszę, chcąc nie chcąc, połączyć te dwa dni. I teraz jadę na jarmark bożonarodzeniowy, bo jest u nas, oczywiście to nie jest to co we Wrocławiu, ale coś tam jest. Więc stwierdziłam, że pojadę, zobaczę. I może coś sobie kupię, zobaczymy, zobaczymy. A więc co, ja jadę i może coś tam Wam nagram. Postaram się coś nagrać. Mało nagrałam na jarmarku, ale muszę Wam powiedzieć, że było tak dużo ludzi, że nawet nie dało się nagrywać. Jedyne co kupiłam to taką drewnianą bombeczkę własnoręcznie robioną z napisem moja pierwsza gwiazdka 2017. Myślę, że to będzie fajna pamiątka. Okej, już jestem w mieszkaniu i pora otworzyć kalendarz z czekoladkami. 17 i zauważyłam od razu, że nie otworzyłam 14, także też otwieramy. Wypada. Zaległą czekoladkę. Ja przyjechałam do rodziców na noc, bo jutro idziemy mierzyć tą sukienkę ślubną. A Daniel ma na 6 do pracy, więc stwierdziłam, że będę tutaj spała. Zrobiłam sobie pazurki i żegnam się z Wami. Widzimy się już jutro. Pa, pa! Pokażę Wam jeszcze 18 i jestem pewna, że jest to coś z jaj. Albo krem, albo peeling, ale stawiam na czekoladowy krem. Ewela lubi czekoladowe te kremy. Kakaowe chyba. Tak, kakaowe.